Oto pierwsze pytanie tej serii. Podczas pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów Solidarności w 1981 roku Lech Wałęsa został wybrany przewodniczącym związku. Wśród jego konkurentów nie było. A. Władysława Frasyniuka, B. Andrzeja Gwiazdy, C. Mariana Jurczyka, czy też D. Jana Rulewskiego. Kogo nie było wśród konkurentów Lecha Wałęsy podczas pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów Solidarności? A. Władysława Frasyniuka, B. Andrzeja Gwiazdy, C. Mariana Jurczyka, D. Jana Rulewskiego. Maciek sprawia wrażenie zdezorientowanego, ale to niemożliwe. Nie było Władysława Frasyniuka. On nie był wtedy rywalem Lecha Wałęsy. Pierwsze chyba trudne pytanie tej serii. To może być najtrudniejsza seria, ale taka powinna być, finałowa. Drugie pytanie. Akcję wieczornych spacerów w porze nadawania głównego wydania dziennika telewizyjnego zapoczątkowali w lutym 1982 roku mieszkańcy A. Lubina, B. Nowej Huty, C. Stalowej Woli, D. Świdnika. Też trudne, myślę, pytanie. Gdzie zapoczątkowano akcję spacerów w czasie nadawania dziennika telewizyjnego? A. W Lubinie, B. W Nowej Hucie, C. W Stalowej Woli, D. W Świdniku. Prawidłowa odpowiedź to wariant D. W Świdniku. O, cieszę się, Krzysio Ziemiec nosi rękę w geście triumfa. Janusz Pychociński też. A Janusz Śniadek cały czas zadowolony, bo siedzi pomiędzy Grażyną Wolszczak i Marzeną Słupkowską, prawda? Czy wygra, czy nie, już triumfuje. Trzecie pytanie. Głośny zbiór wierszy Zbigniewa Herberta, opublikowany w 1983 roku w Paryżu, a następnie nielegalnie w Polsce, nosił tytuł A. Pan Cogito, B. Barbarzyńca w ogrodzie, C. Raport z oblężonego miasta, czy też D. Ziemia Ulro. Głośny zbiór wierszy Zbigniewa Herberta, opublikowany w 1983 roku w Paryżu, to Pan Cogito, Barbarzyńca w ogrodzie, Raport z oblężonego miasta, czy też D. Ziemia Ulro. Prawidłowa odpowiedź? Wariant C to był Raport z oblężonego miasta. No, Ewa Kasprzyk śmieje się chyba z rozpaczy. Kolejne pytanie tej serii. To łatwe, tak. Uwaga, w wyniku ustaleń przy okrągłym stole w wyborach do Sejmu 4 czerwca 1989 roku Solidarność mogła zdobyć maksymalnie A. 35% mandatów, B. 45%, C. 55% mandatów, czy też D. 65%. W wyniku ustaleń przy okrągłym stole w wyborach do Sejmu 4 czerwca 1989 roku Solidarność mogła zdobyć A. 35% mandatów, B. 45%, C. 55%, D. 65%. Prawidłowa odpowiedź to wariant A, 35%. Nawet był taki plakat z polską flagą, gdzie czerwień miała 35%, nie 50%. Kolejne pytanie. Ministrem spraw zagranicznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego został A. Bronisław Geremek, B. Andrzej Olechowski, C. Stanisław Ciosek, D. Krzysztof Skubiszewski. Kto był szefem dyplomacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego? A. Bronisław Geremek, B. Andrzej Olechowski, C. Stanisław Ciosek, czy też D. Krzysztof Skubiszewski. Prawidłowa odpowiedź? D. Krzysztof Skubiszewski. Niestety świętej pamięci zmarł w zeszłym roku, a był szefem dyplomacji w 5 kolejnych rządach. Niezwykła postać. Ostatnie pytanie przed nami. Naprawdę jeszcze może się wiele zmienić. W sierpniu 1989 roku apel do państw Układu Warszawskiego z żądaniem podjęcia interwencji w Polsce wystosował przywódca A. NRD Erich Honecker, B. Rumunii Nicolae Ceaușescu, C. Czechosłowacji Gustav Husak, czy też ZSRR Michał Gorbaczow. Kto wtedy nalegał na interwencję w Polsce w sierpniu 1989 roku? Erich Honecker, Nicolae Ceaușescu, Gustav Husak czy Michał Gorbaczow? To może być trudne pytanie. Otóż tym człowiekiem był Nicolae Ceaușescu. Erich Honecker martwił się o to, co się dzieje w NRD. Nicolae Ceaușescu, to jest ciekawa rzecz, bo Rumunia nie wzięła udziału w interwencji w Czechosłowacji w 1968 roku, a Ceaușescu nalegał na nią w sierpniu 1989 roku. Zginął rozstrzelany 25 grudnia.